Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Zręcznym Dziele. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie wazon na szydełku. Dokładnie taki, jak widzicie na zdjęciu. Fajna ozdoba do domu, uniwersalna. No, bardzo, bardzo polecam. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bloga i na Facebooka, gdzie zobaczycie troszkę więcej zdjęć, na przykład z backstage'u mojej pracy. Zobaczycie, skąd biorę inspiracje, skąd taki pomysł, na przykład na taki wazon. A jeśli chodzi o materiały, to wykorzystałam tutaj sznurek bawełniany 5 mm od Makrama Opus Natura, kolor Ecri, bazę ze sklejki 15 cm i szydełko numer 8 i też szydełko numer 5. Nie dodałam tego tutaj w napisach, ale takie małe szydełko, najlepiej numer 5, też Wam się przyda. No i zobaczcie, tak wygląda cały wazon. No może go tutaj troszkę odwrócę, żebyście dobrze widzieli. Tak wygląda, jest dosyć sztywny ten ściek tkany, bo takim będziemy robić. Fajnie naprawdę usztywnia nam robótki. Może podniosę troszkę kamerę i postaram się Wam pokazać ten wazon w całości. Na tej bazie ze sklejki bardzo fajnie się trzyma, fajnie się układa. On jest w ogóle tutaj bardzo na świeżo zapleciony, a to oznacza, że jeszcze będzie pracował. Zaczynamy. Mam tutaj ten sznurek z właśnie makramy Opus Natura. To jest piątka, tak jak mówiłam, kolor Ecri numer 102. Bardzo fajny sznurek, dobrze mi się z nim pracowało. Będziecie potrzebowali takich sznurków, bo to mam 50 metrów, to około 120 metrów, więc kupcie sobie trzy motki. I tutaj jeszcze pokażę Wam bazę ze sklejki. O, to jest właśnie ta, ona ma 15 cm. Na dowód, proszę bardzo, jest 15. I ja teraz zaznaczę sobie tutaj na tej bazie, to mam szydełko piątka, o którym Wam wspominałam. Na tej bazie zaznaczę sobie miejsce, gdzie będę robiła podwójne słupki, żeby troszkę zwiększyć objętość. Raz, dwa, trzy, cztery i tu. Tak, raz, trzy, cztery i tu. I teraz tutaj jak mam na równo, raz, dwa, trzy, cztery tu. Nie, raz, dwa, trzy, cztery i tu. I zobaczcie, tak mniej więcej zaznaczyłam sobie miejsce, gdzie zrobię podwójne słupki, żeby zwiększyć sobie objętość troszkę koła. Jak teraz będę pracować? Biorę sobie sznurek i robię cztery okrążenia dookoła. To jest taki sposób na stworzenie sobie dna. Jest ich kilka, to jest drugie okrążenie. Jest kilka tych sposobów, ja Wam pokażę te kilka sposobów. Dzisiaj pomyślałam o takim. To jest, teraz będzie trzeci i jeszcze czwarty raz. Cztery takie okrążenia sznurka i o, to cztery. I tutaj sobie zaznaczam ten kawałek i te cztery zostawiam wolne. Na razie nie będę nimi pracować. Na sznurku będę pracować od tego momentu i będę tutaj robić po prostu półsłupki. Zobaczcie, biorę sobie teraz ten, tutaj mam to czterokrotność mojej sklejki i to sobie odkładam na bok, a będę pracowała na tym sznurku z pozostałej części i mówię, tutaj wkładam szydełko pod spód, pracuję tą piątką, żeby dobrze mi się przechodził sznurek tutaj w te kółeczka ze sklejki i robię półsłupki jeden za drugim, wkładam do środka szydełko, przeciągam od spodu i znowu półsłupek. No i tak przerabiam do samego końca, tutaj gdzie zaznaczyłam, będę robić dwa półsłupki, zaraz to zobaczycie. O, tutaj w tym miejscu, tak, będę robić dwa, tu, dwa półsłupki. Po to, żeby właśnie zwiększyć sobie okrąg, żeby gdybym zrobiła dokładnie taką samą ilość, tyle ile jest oczek, to wtedy trochę ten wazon schodziłby mi się do środka, ten sznurek byłby bardzo napięty. A tak, tutaj dookoła przerabiam poszczególne te oczka, poszczególne dziurki. I w ten sposób będę mieć ładny, mięsisty wazon. Także to jest taki sposób, który mogę Wam sprzedać. No i proszę, mam tutaj całość już zrobioną. Tak, tutaj w tych miejscach, zobaczcie, mam po dwa półsłupki. I teraz będę pracowała na tej końcówce sznurka. Ten sobie tutaj odłożę. Zrobię sobie taką o, dużą pętelkę. I teraz odłożę go sobie i będę pracowała na tej końcówce, którą miałam wyliczoną wcześniej. Wkładam tutaj, gdzie skończyłam mój półsłupek i będę przerabiała całość oczkami ścisłymi.
Dzięki temu będę mieć takie ładne zakończenie całej robótki. O, zobaczcie tu. I przekładam od razu. To jest oczko ścisłe. Ja przypominam, że na moim kanale są podstawy szydełkowania. Gdzieś tam fruwa Wam i na górze i możecie sobie kliknąć w niego i tam zobaczyć, jak w ogóle zacząć szydełkować, jak robić łańcuszek, półsłupek, właśnie oczka ścisłe. No tutaj już tego nie będę tłumaczyć, bo to jest szkoda nawet czasu w tutorialu. Odsyłam Was do tamtego, a teraz tu zobaczcie, o, przekładam jedno w drugie i dzięki temu ładnie zakończy mi się spód. Będę mieć ładnie obrobione, nie będę miała dziurek. Fajnie to będzie wyglądać, zaraz zresztą się przekonacie sami. No i proszę bardzo, mam już tutaj całość zrobioną. Teraz pokażę Wam, jak zakończyć. Wyciągam sznurek tutaj z pętelki, biorę sobie jeszcze mniejsze szydełko, tu mam czwórkę. O, nie mogę złapać ostrości, o teraz, to jest czwóreczka. Wkładam pod spód tutaj, pod dwie pętelki od razu z poprzedniego rzędu. O. I przeciągnę ten sznurek pod spodem. To nie jest takie łatwe, bo ja tutaj dosyć mocno zaciskałam, ale pomalutku, pomalutku. I Wy, i ja na pewno damy radę. O, tutaj wyciągam całą resztę. Tak. Zaciskam mocno. I teraz będę go, jak się pewnie domyślacie, wkładać tutaj do środka. O tu. Tak, żeby weszło w środek, żebym miała pełne zamknięcie. Prosta sprawa w ogóle, mega prosta. Mnóstwo jest tutoriali i na YouTube, i na Pinterestie, jak to tak ładnie zakańczać. Więc tutaj na pewno nie będziecie mieć z tym problemu. O, no i wygląda super. Teraz ten pewnie trzeba będzie zarobić, ale to za chwilkę pokażę Wam, jak to zarobić. Tutaj jeszcze go podłożę. O, żeby się... Za chwilę mi nie uciekł. I teraz jeszcze tą piątką przerobię sobie dookoła. Chociaż chyba nie, chyba. O, dam radę wcisnąć, dam radę wcisnąć. Tutaj, do środka będę wkładać tak, żeby wyszedł mi tutaj. O, ten ściek tkany. Tak, tutaj przeciągnę. O, no chodź tutaj, chodź. Przeciągnę do środka. Teraz pokażę Wam w ogóle, jak tak bezszwowo zakończyć. Naszą robótkę. No chodź tutaj, chodź. O. I mam go tutaj. Tak. O, tutaj muszę go wyciągnąć dobrze. O. I teraz znowu w to samo miejsce wbijam szydełko. Przekładam jeden na drugim, czyli będę ukrywać tamten sznurek. A teraz ten, na którym będę pracować, przyciągam do siebie, wkładam w dwie pętelki szydełko i przeciągam tak jak normalnie półsłupek. Tutaj włożę sobie szydełko ósemkę i już będę pracowała ósemką. I przeciągam. Teraz ten drugi rząd, tutaj dookoła muszę przerobić. Ten drugi rząd będzie dosyć trudno, bo ta szydełko ósemka musi wejść w oczka, które były robione szydełkiem piątką. Więc tutaj będzie naprawdę bardzo ciasno, ale przemęczcie się tylko ten rząd. Pozostałe rzędy to już będzie naprawdę duża przyjemność. Pilnujcie, żeby oczka na szydełku były takiej samej wielkości, żeby te pętelki były w prostej linii. Zobaczcie tutaj, jak się zaciąga. O, tutaj wchodzę do środka, między dwie te nóżki półsłupka. I teraz wyciągam i sprawdzam, żeby o, pętelki były w linii prostej. I dopiero teraz przerabiam. Dzięki temu ściek nie będzie nam się bardzo chylił na boki. Zróbcie luźniej, dzięki temu później jest łatwiej troszkę pracować. Nie spinajcie się przy tej robótce. Dookoła przeróbcie całość i spotkamy się przy następnym rzędzie. No i proszę bardzo, ja tutaj już mam kolejny rząd, tak? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, ładnie jest zakończona robótka.
No i teraz co? Będziemy robić kilka rzędów w górę, tak naprawdę cztery rzędy i będziemy odznaczać je taką linią. Ja na razie jeszcze raz pokażę Wam, jak tutaj bezszwowo zakończyć rząd. Tutaj wkładam szydełko. I teraz też wbijam do środka, w to samo miejsce. Przeciągam sznurek. O, i wkładam do środka. I teraz przerabiam przez dwie pętelki. No i mamy to. I teraz dookoła musicie przerobić, tak, cztery rzędy. Wszystkich rzędów musi być cztery, wy musicie trzy, tak? Ten plus trzy, tak, w górę. Wszystkich rzędów, żeby było cztery. I zaraz zobaczycie, jak co będziemy robić, żeby takie wyszły nam takie ładne paski, ładne odcięcia. No i tutaj mam, zobaczcie, tak, ten raz, dwa, trzy w górę, tak, czyli wszystkich mam cztery. I teraz, bo ten, który, ten mały, małym szydełkiem robiony, też go liczyłam normalnie jako rząd. I teraz też wbijam sznurek sobie tutaj o pod spód, tak, dokładnie jakby w ten sam sposób, jak zaczynałam wcześniej. Tak jakbym chciała ten schować go bezszwowo, to oczko. Przeciągam, o tutaj mocno wkładam szydełko, żeby mi się nie przechodziło. O, i teraz zobaczcie tutaj, będę jeszcze zarabiać ten sznurek spod spodu. Tutaj sobie włożę, zobaczcie gdzie. Nie do środka, tylko pod dwie pętelki. O tutaj, tak? Dwie pętelki. Wezmę ten sznurek, jeszcze ja sobie go tutaj zarobię, tak żeby on mi na pewno nie uciekł. Mam go teraz na dwóch pętelkach. O, tak. I teraz już będę pracować na sznurku tym takim właściwym. I zobaczcie, wbijam się pod dwie pętelki i przerabiam. Tak jak do tej pory był słupek. I znowu tutaj w jedną zewnętrzną i jeszcze w jedną tylnią. O tutaj w tą tylnią. O tu. Tak? Mam dwie pętelki i dzięki temu powstanie nam taki szew, tak? Taki odznacznik. Ja sobie dodałam taki motyw, bo pomyślałam, że na takim wazonie może wyglądać naprawdę bardzo fajnie. Wy w ogóle też nie musicie to, co zrobiłam na samym początku, tutaj do końca musicie przerobić. O, i wyjdzie nam taki właśnie. O, takie odznaczenie. Wy nie musicie zarabiać tego sznurka tam z dna, tak jak ja przed chwilą. A ja postanowiłam go tak dodatkowo zabezpieczyć, żeby naprawdę wyglądał dobrze, żeby nic się tam nie działo. No i teraz idziemy w górę, słuchajcie. Ja takich robię cztery, tak? Tak, żeby ten wazon był taki duży, takich rzędów, czyli wszystkich musi być 16 rzędów. Cztery segmenty, które są ze sobą oddzielone. Zobaczcie, tak to wygląda. O tutaj, nie? Mam pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Tu mam bezszwowe łączenie, odznaczone. No i teraz, jak już sobie to przerobicie w ten sam sposób, to teraz zróbcie pauzę i sobie przeróbcie i za chwilę wracajcie do mnie, bo ja teraz całość będę przerabiać oczkami ścisłymi. Tak, żeby ten wazon, żeby ta rurka, którą tutaj mam, żeby naprawdę miała kształt wazonu. Zobaczcie, wbijam się tutaj pod pętelkę pierwszego półsłupka. No, o tutaj, tak, o, tu pod pętelkę i przerabiam oczkiem ścisłym. I znowu pod pętelkę oczkiem ścisłym. Wcześniej wbijałam się pod pętelkę i jeszcze jeden. Tak, tutaj mamy, zobaczcie, ten szew. A teraz tylko pod pętelkę i nie półsłupkiem, tylko oczkiem ścisłym przerabiam całą robótkę. I tutaj dookoła i tych rzędów będę przerabiać kilka. Zobaczcie, tu mam pierwszy. Ale teraz przerobię drugi, trzeci, chyba cztery rzędy łącznie albo trzy. No, jeszcze tak ze dwa to na pewno. Zresztą sami będziecie widzieć, jak będziecie robić tą robótkę, to zobaczycie, że nagle stworzy się nam taka szyjka, takie zwężenie po prostu. No, dzięki czemu uzyskamy kształt, początek kształtu dla wazonu, bo jeszcze później musimy zrobić górę. Ale to już naprawdę, jak dotarliście do tego momentu, to naprawdę będzie super, bo
No mówię, tutaj dookoła tylko trzeba przerobić oczkami ścisłymi. To już będzie prosta sprawa. No i proszę bardzo. Tak, mamy, zobaczcie, widzicie, mam tutaj takie zwężenie. O. No i teraz z kolei będę robić dwa rzędy półsłupków. Tak, dokładnie tych takich fałek. Tak jak tutaj pod spodem. Wbijam się pod pętelkę po prostu. Już nie przerabiam oczkiem ścisłym, tylko półsłupkiem. Tak? I znowu tutaj pod pętelkę i półsłupek. Pod pętelkę i półsłupek. I dzięki temu już tworzy nam się od góry taki kołnierz, co spowoduje, że dwa razy dwa takie rzędy tych fałek, dokładnie na takiej samej zasadzie jak te, które były pod spodem, też na zasadzie bezszwowego łączenia. Zobaczcie, o, tu mam pierwszy rząd, tak? I też bezszwowo łączę, tak jak wcześniej. Wkładam sobie tutaj, przeciągam. Pokazuję, żebyście dokładnie wszystko widzieli, żeby było dla Was jasne. Powiem, czy czasami nie wystarczy powiedzieć, warto też pokazać. Pomimo, że coś mi wydaje się oczywiste, ale wiem, że nie dla każdego z Was, czy nie dla każdej z Was będzie jasne. Dlatego pokazuję drugi raz to bezszwowe łączenie. I będę robić jeszcze drugi rząd i już ostatni na ten wazon. Tak, pierwszy, drugi, tak, półsłupek. No i tutaj dookoła muszę przerobić, tak żeby miała już całość. Skracam tutaj już film, bo myślę, że to będzie dla Was jasne. No i proszę bardzo. Mam tutaj już całość, cały wazon. Teraz po prostu przeciągam tylko przez oczko sznurek, odcinam, zaciskam. I teraz ten kawałek sznurka, który mam tutaj, będę musiała gdzieś tam sobie ukryć. Do tego będzie mi potrzebna już tutaj gruba igła. Zobaczcie, fajnie wygląda naprawdę ten wazon. Ja mam już dwa takie w domu i. No, jako ozdoba naprawdę może Wam się przydać. Możecie dla kogoś na prezent, to też fajna opcja. To mam taką grubą igłę do ukrywania sznurka właśnie. Przeciągam, no i będę ukrywać sznurek. No nic skomplikowanego. Myślę, że to już na pewno będzie dla Was jasne. Spotykamy się, jak już wszystko ukryję. No i zobaczcie, ja teraz pokażę Wam, jak zrobić sobie takie uchwyty do tego wazonu, żeby był w takim greckim stylu. Wazon gotowy i ja teraz mam tutaj jeden uchwyt, będę go tak przyczepiać. Od razu pokażę Wam, jak go przyczepić, a później pokażę Wam, jak go zrobić, jak zrobić ten drugi wazon. Ustawcie sobie mniej więcej wazon tak, jak ma stać w ogóle przodem do Was, frontem do Was. No i gdzieś po boku włóżcie sobie jedno ucho. Ten sznurek tutaj zostawiamy dłuższy przy robótce i ja po prostu szydełkiem będę go ukrywać. No nic trudnego tak naprawdę, ale też nie wyobrażam sobie, żeby nie było tego w tutorialu. Teraz będę się tutaj, zobaczcie, wbijać pod dwie pętelki. Tu mam dwie i tu z tej strony mam dwie. I właśnie pod te dwie będę próbowała się, o, tutaj wbić. To będzie dosyć trudne, bo one są tutaj dosyć mocno zaciśnięte. Ale nie ma co się poddawać zbyt łatwo. Tak, zobaczcie. Trzeba włożyć szydełko i o, mocno, mocno je tutaj przeciągnąć. Teraz w drugą stronę wkładam szydełko, przeciągam sznurek i też przez te dwie pętelki go przeciągnę, tak żeby ten sznurek stał się też częścią tego uchwytu. On i tak nią jest, bo to pochodzi z tego uchwytu, ale trzeba go przyłożyć. No i później znowu ukrywam sznurek w drugą stronę. Tu na końcu będę na pewno zawiązywać pętelkę. Będę ten sznurek też ukrywać. Wezmę sobie mniejsze szydełko. No i tutaj będę go ukrywać. Zawiążę pętelkę, żeby się nie wysunął. Nic skomplikowanego, ale zawsze lepiej pokazać. Teraz z drugiej strony, zobaczcie, też będę sznurek, o tutaj w drugą stronę, tak samo ukrywać, tak? Będę go wkładać tutaj dwa, jak gdyby, rzędy niżej, ale jeszcze pokażę Wam, jak w moim przypadku, jak on jest długi. Zobaczcie, to jest około 15 cm
i drugą rączkę musicie zrobić taką samą, na 15 cm i już Wam pokazuję, jak ją zrobić. Ta jest już moja przyczepiona, tak? A ja teraz pokazuję, jak ją zrobić. Po prostu pętelka na szydełku, na sznurku, przepraszam, i zawiązana na szydełku. I teraz robię sobie dwa oczka łańcuszka. I teraz wbijam się tutaj w to drugie oczko, przeciągam i jako półsłupek przerabiam. Odwracam robótkę i mam tutaj dwie pętelki. Zobaczcie, sobie zacisnę taką jedną luźniejszą, drugą nie, i w tą drugą, w tą luźniejszą przerabiam półsłupkiem. Tak? Odwracam znowu i teraz mam dwie pętelki. I teraz wbijam szydełko pod te dwie i przerabiam półsłupek. O, proszę. I znowu odwracam, wbijam się pod dwie pętelki. Przeciągam przez dwie pętelki, pod które się przebiłam. I mam teraz, przerabiam półsłupkiem. I w ten sposób powstają całe uszy. No, nic skomplikowanego. Umówmy się, nic skomplikowanego. Też w ten sposób mogą powstawać rączki do torebki czy pasek do torebki. Bardzo ładnie wygląda ten ściek i on jest w ogóle bardzo trwały. Ja mam taki pasek do torebki. Kurczę, no naprawdę jest niezniszczalny. Także też fajny patent na uszy. No i musicie zrobić to ucho o długości 15 cm. No i tyle, tak? Myślę, że tu spokojnie mogę skrócić film, bo nie będzie to nic odkrywczego. To ucho też musicie przyłączyć, tak jak to poprzednie, które Wam pokazywałam. No i wazon gotowy. Taki właśnie w stylu greckim troszkę. Te uszy dodają właśnie takiego uroku. Ja tu spróbuję zdjąć kamerę i Wam przybliżyć, oddalić w zasadzie, żebyście w całości mogli zobaczyć. On jest świeżo zapleciony, też pokazywałam Wam na początku, stąd jeszcze nie jest do końca kształtny, ale jak on troszkę postoi, osiądzie, włożycie coś do środka, to naprawdę będzie wyglądał bardzo, bardzo ładnie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Dzięki, że byliście ze mną. Tu macie jeszcze zdjęcie na koniec, jak to wyglądało gdzieś tam w moim domu. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was po raz kolejny. Dzięki za wszystkie miłe komentarze. Bardzo fajnie się mi je czyta. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!